Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny program Bliżej Boga. Dzisiaj w tym miejscu, które dobrze jest znane Państwu, bo przecież co niedzielna msza święta o godzinie 10 z tego miejsca jest transmitowana. Ale to miejsce jest sercem wszystkich kościołów diecezji gliwickiej. Jest kościołem matką, bo tak nazywamy właśnie kościół katedralny. I dzisiaj chcielibyśmy w tym kościele na chwilkę się zatrzymać, rozważyć to miejsce, opowiedzieć tak bardzo normalnie, zwyczajnie, kto tutaj jest. Oczywiście Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie, to przecież w każdym kościele to miejsce najważniejsze. Ale tutaj katedra gliwicka to katedra, której patronują święci apostołowie Piotr i Paweł. I właśnie tym dwóm postaciom chcielibyśmy poświęcić chwilkę uwagi. Zapraszam Państwa do prezbiterium, bo tam właśnie w głównym ołtarzu jest ich obraz. Tam chcielibyśmy sobie na chwilkę właśnie o tych dwóch postaciach porozmawiać. Te dwie postacie, które tutaj, w tym miejscu, niejako są gospodarzami, bo to przecież orędownicy modlitw, które wierni przez Chrystusa, naszego Pana, ale właśnie za wstawiennictwem wszystkich świętych, szczególnie swoich konkretnych patronów, w tym miejscu zanoszą. Święty Piotr. Mówimy, że to ten pierwszy z apostołów. Postać rzeczywiście bardzo ciekawa. Prosty rybak, zwyczajny człowiek, człowiek pracy. I ten, który słyszy od Chrystusa, że to właśnie na nim Pan zbuduje Kościół. I to jemu właśnie da klucze Królestwa Niebieskiego. Jeśli przyjrzymy się właśnie tutaj temu wizerunkowi, widzimy, że trzyma właśnie klucz, ten symbol. To jest znak tego, co w Kościele jest również tym autorytetem prawa, zwyczaju, tradycji. I właśnie to Piotr otrzymał. I to też przekazał swoim następcom. Jeśli zajrzymy do liturgii czytań, o Piotrze dowiadujemy się bardzo dużo. Oczywiście to ten porywczy, który jest zachwycony tym wielkim połowem ryb. Nie rozumie tego, jak to się mogło stać. Przecież on, fachowiec, łowił całą noc i nic nie potrafił ułowić. A tutaj Pan kazał zarzucić sieć po prawej stronie łodzi i wyciągnięto wielkie mnóstwo ryb. Oczywiście słyszy od razu: Piotrze, od tej pory będziesz ludzi łowił. Nie rozumie tego jeszcze. To też ten Piotr bardzo porywczy, który zapewnia swojego mistrza: Panie, nigdy, nigdy Cię nie zostawię. Słyszy przestrogę: Piotrze, jeszcze tej nocy trzykroć mnie się wyprzesz. Oczywiście ten Piotr też będzie pytany, czy kocha, czy miłuje. Potrafi dać piękne i dobre świadectwo. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. I słyszy to, co będzie jego posługą aż po śmierć męczeńską. Paś owce moje. Druga postać, która towarzyszy właśnie tej świątyni, to Paweł. Wcześniej, wiemy, pałający nienawiścią do Chrystusowej drogi, Szaweł. To ten, który prześladował. To ten, który we współpracy z Sanhedrynem otrzymał władzę, by wyniszczyć to, co było przez Chrystusa pozostawione. Miał więzić wyznawców, miał ich przeprowadzać przed sąd, by tam byli oskarżani. I znowu inna całkiem postać, wykształcony,
mający obywatelstwo rzymskie. Pod Damaszkiem przeżywa wielki cud nawrócenia. Słyszy głos: Szawle, czemu mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Ja jestem tym, którego Ty prześladujesz. Traci wzrok, przeżywa głębokie nawrócenie w takiej, byśmy powiedzieli, duchowej nocy, ale potrafi to wszystko jakoś na nowo przepracować. Przyjęty przez Kościół z niedowierzaniem, bo przecież ten, który prześladował, teraz chce być jego apostołem, głosicielem dobrej nowiny. Jakżeż to może być? Oczywiście już dobrze wiemy, Chrystus miał wobec niego właśnie taki plan i ten plan w pełni zrealizował. Stał się apostołem narodów. Znowu widzimy, że w jego ręku jest księga i laska. To właśnie on przemierza ogromne połacie ówczesnego Imperium Rzymskiego i głosi Chrystusa. To przecież on jest autorem tylu listów, tyle różnych informacji i treści zostawił dla Kościoła pierwotnego. Dobrze, że ci dwaj właśnie patronują temu Kościołowi, tej diecezji, no i nam wszystkim tutaj gromadzącym się w tej świątyni. Może jeszcze tylko jedno właściwie, co świadczy właśnie o tej roli Pawła. Czytamy w liście do Galatów. Słyszeliście przecież o mnie, o postępowaniu, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży, usiłowałem go zniszczyć. A teraz, no właśnie, rozpoczyna nową drogę, drogę apostoła narodów. Niech te postacie właśnie tutaj w sposób szczególny no będą zawsze z nami w czasie osobistych modlitw, w czasie nabożeństw i także tych spotkań, które dla tego Kościoła, jako Kościoła katedralnego są szczególne, bo przecież pod przewodnictwem księdza biskupa. Pod tym obrazem jest biskupi tron. Miejsce bardzo ważne w katedrze, bo miejsce, które uświadamia, że to jest właśnie to miejsce, z którego przewodniczy pobożności, wierze, głowa lokalnego kościoła. Nad nim święci patronowie, Piotr i Paweł. Na dole to miejsce, z którego ksiądz biskup, ex-katedra właśnie, z tego miejsca zawsze głosi Słowo Boże, troszczy się o lud jemu powierzony, ten lokalny gliwicki kościół. To jest serce Kościoła katedralnego. Może Państwo będą zaskoczeni, że przed chwilką byliśmy w prezbiterium, byliśmy przy ołtarzu, gdzie sprawowana jest Eucharystia. Wskazaliśmy na główny ołtarz, a w nim obraz świętych apostołów Piotra i Pawła. Pokazaliśmy biskupi tron, a teraz jesteśmy tutaj, w cichej, małej kaplicy. Charakterystyka tego miejsca, rzeczywiście głębia tego miejsca jest niesamowita. Tak jak każda Eucharystia jest tajemnicą, tak tutaj też dokonują się chyba najbardziej skryte, byśmy powiedzieli, tajemnicze sprawy pomiędzy Chrystusem, Bogiem, a gromadzącymi się tutaj na adoracji ludźmi. Kościół katedralny w swojej liturgii ma wiele wydarzeń, które gdzieś potrzebują
większej przestrzeni w prezbiterium. Stąd właśnie w kościołach katedralnych bardzo często szuka się takiego miejsca, miejsca kaplicy, adoracji Najświętszego Sakramentu, by był większy i lepszy dostęp dla tych, którzy chcą się tutaj gromadzić, ale także, by ten Najświętszy Sakrament tam, wtedy w prezbiterium, no, nie był czymś, nie był właśnie tym, co tej liturgii przeszkadza. Dziwnie to brzmi, ale taki jest ludzki język. Nie potrafimy tego do końca wyjaśnić i powiedzieć. Ale chcemy z szacunku właśnie do Eucharystii szukać godnego miejsca. I tutaj w naszym kościele katedralnym znaleźliśmy je. Wielu ceni sobie to miejsce. Kościół jest otwarty od rana do wieczora. Zawsze można przyjść. Adoracja Najświętszego Sakramentu po ostatniej porannej mszy i przed wieczorną mszą świętą, kiedy chowamy Najświętszy Sakrament, zawsze można tutaj wystawionego w Najświętszym Sakramencie Chrystusa spotkać. Korzystajmy z tego, bo to miejsce rzeczywiście jest miejscem bliskości Boga. Każdy kościół ma też jeszcze kaplice, boczne kaplice, tak je nazywamy w języku pospolitym. Kiedyś w liturgii kościoła, jeszcze przed reformą Soboru Watykańskiego II, potrzeba było, by w kościołach było więcej ołtarzy, ponieważ no, każdy kapłan sprawował indywidualnie mszę świętą. Nie było mszy świętej koncelebrowanej, czyli wielu kapłanów przy jednym ołtarzu. Stąd właśnie te różne, nazywamy je boczne ołtarze. W kościele katedralnym świętych apostołów Piotra i Pawła mamy kaplicę Serca Jezusowego z przepięknym obrazem właśnie Chrystusa, który ukazuje nam to swoje serce. Tak akurat pięknie się zdarzyło, że właśnie w tej kaplicy ustawione są też konfesjonały. I to jest chyba ten najpiękniejszy, byśmy powiedzieli, obraz, który to tłumaczy. Chrystus, Jego serce, no i właśnie Jego miłość miłosierna przy konfesjonałach, z której korzystamy w sakramencie pokuty. I jest też jeszcze jedno bardzo ważne miejsce, bo to pieta. Przepiękna pieta właśnie w Gliwickiej katedrze. Warto ją przyjść też obejrzeć. No i tutaj w chwili modlitwy, jak widzimy, postawione klęczniki, bardzo często ludzie wchodząc do kościoła, oczywiście nawiedzając kaplicę Najświętszego Sakramentu, bo tam jest to miejsce najważniejsze, ale tutaj się zatrzymują w zadumie nad sobą, wpatrując się w wizerunek właśnie bolejącej matki, która trzyma swojego syna. Współodkupicielka. Matka Boża ma bardzo ważną rolę w życiu i w historii pobożności naszego Kościoła. Stąd też bardzo często w kościołach są kaplice Matki Bożej. Przejdziemy może właśnie do drugiej kaplicy i tam spróbujemy jeszcze też coś na ten temat sobie powiedzieć. Zapraszam Państwa również do tej kaplicy Matki Bożej. Życie Maryi było ściśle związane z Chrystusem, stąd właściwie chyba nie ma świątyni, w której nie byłaby kaplica albo jakieś miejsce właśnie poświęcone jej czci, jej kultowi. Podobnie jest właśnie w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. Tutaj również mamy przepiękny obraz Matki Bożej. Gromadzimy się tutaj w okresie modlitwy październikowej, kiedy odmawiamy różaniec, no bo widzimy, że właśnie to ta Pani z Lourdes zaprasza, zachęca właśnie do tego, by tutaj się często gromadzić i w modlitwie różańcowej chcieć przedstawiać wszystkie intencje przez jej ręce, przez jej orędownictwo. Jest w kaplicy Matki Bożej również drugi ołtarz i
przepiękny obraz, obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Dobrze wiemy, Gliwice były i są mocno związane z Jasną Górą i z Częstochową. Pamiętna data 1626 rok i obrona przed najazdem wojsk Mansfelda właśnie naszego miasta Gliwic. Wtedy też ślubowano, że każdego roku pójdziemy na Jasną Górę, by tam dziękować. Mamy przepiękny ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej właśnie również w tym miejscu. Jeszcze jedna, myślę, bardzo wspaniała święta, o której warto powiedzieć. Może nie do końca znana, ale może właśnie trzeba by się jej mocno przyjrzeć. Popatrzymy po prawej stronie wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, jest święta Nottburga. Oczywiście związana z Austrią, ale w naszej pobożności śląskiej również bardzo, bardzo szanowana. Widzimy, nad jej głową jest sierp. Ciekawe zdarzenie to właśnie, kiedy była na polu i słyszała głos dzwonu, chciała pobiec do kościoła. Właściciel nie zgodził się na to, by przerwała pracę. Wtedy powiedziała, jeżeli ona ten sierp niejako odda Panu, Bogu, czy on się na to zgodzi? Zaśmiał się. Rzuciła sierp do góry, sierp zawisł nad nią. Oczywiście zdumiony z tym zdarzeniem, sam się nawrócił, a Nottburdze pozwolił udać się na modlitwę. Moi drodzy, króciutkie spotkanie właśnie tutaj w tym kościele. Jak już wspomniałem, w kaplicy Najświętszego Sakramentu, kościół katedralny jest otwarty, możemy zawsze tutaj zajrzeć, możemy zawsze tutaj na chwilkę się wyciszyć, ale przede wszystkim tutaj możemy spotkać się z wystawionym na Świętym Sakramencie, żywym, obecnym pod postacią chleba, Chrystusem. Do wszystkich uroczystości, pod przewodnictwem szczególnie księdza biskupa, ale także i do codziennych nabożeństw, niedzielnych mszy świętych, do tego miejsca gorąco serdecznie wszystkich Gliwiczan zapraszam. To matka wszystkich kościołów, bo tak właśnie kościół katedralny nazywamy. Bardzo Państwu dziękuję za to króciutkie dzisiaj spotkanie. Mogliśmy jeszcze raz i posłuchać króciutko historii, ale przecież to tylko zaproszenie. Chciejmy z tego miejsca jak najobficiej korzystać.